Przyjaciele, ja dzisiaj nie będę mówił o czymś zupełnie nowym. Te rzeczy, o których będę mówił dzisiaj, one setki razy w różnej konfiguracji przybijały się już przez nauczania i poselstwo w tym Kościele, ale ja zawsze modlę się o słowo, którym mam się podzielić i idę za tym przekonaniem, które dostałem. Nie powiem wam na początku tytułu, o czym chcę mówić, dlatego żebyście przeszli ze mną przez mój proces myślowy, żebyście nadążali za mną. Ja osobiście bardzo też wierzę w to, że jesteśmy, że wkraczamy w tą nową przestrzeń, jeśli chodzi o wpływ, o możliwość wywierania przez nas wpływu, o zasięg naszego wpływu. I stąd też generalnie to słowo, bo to są rzeczy ze sobą połączone. Ale okej, idźmy po kolei. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, jedną z takich rzeczy, która zaczyna się gdzieś przewijać, to dowiaduje się o władzy. Dowiaduje się, że jest coś takiego jak autorytet w imieniu Jezus. Ja celowo dzisiaj przytoczę trochę słowa, które doskonale znamy, ale myślę, że ważne, żeby sobie to tak podsumować i pogrupować tutaj. Ewangelia Mateusza 28:18. Jezus mówi: dana mi jest wszelka władza, eksusja, władza na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka władza. Tak? Dalej mówi: idąc wtedy, nauczajcie wszystkie narody. Jesteście ze mną zjednoczeni, a mi dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Dalej, kiedy człowiek nowonarodzony zgłębia władzę, może sobie czyta Ewangelia Marka 13:34. Jest to jak u człowieka, który odjechał, zostawił swój dom, dał władzę sługom swoim. Każdemu wyznaczył zadanie, a odźwiernemu nakazał, by czuwał. Tak? Więc jest to jak u człowieka, który zostawił swój dom, ale władzę przekazał swoim sługom. Dalej, kiedy człowiek zgłębia temat władzy, może przeczytać w Ewangelii Łukasza 9:1: i zwoławszy 12, dał im moc, dynamis i władzę, eksusja nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. Tak, to było jeszcze, wiem o tym, to było jeszcze przed krzyżem. I świadomość władzy, Ewangelia Mateusza 8:9. To też bardzo ważna rzecz w budowaniu się, w rozwoju w Chrystusie. Kiedy setnik mówi: bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a idzie. Temu drugiemu zaś mówię: przyjdź, a przychodzi. Kolejnemu mówię: czyń, a czyni. Tak? To słowo, to w ogóle słowo o realnej sile władzy. Jakie władza ma w ogóle przełożenie również w rzeczywistości duchowej? Jest rozkaz, jest i wykonanie. Jest rozkaz, jest i wykonanie. Sprawowanie władzy polega na zajmowaniu takiego miejsca w hierarchii, które skutkuje możliwością wydawania rozkazów z koniecznością ich wykonania przez wszystkie byty podległe w tej strukturze. Sprawowanie władzy. To jest taka pozycja w hierarchii, że każdy byt podległy musi słuchać, musi wykonywać te rozkazy, tak? Więc odnosząc to do Jezusa, Jezus jest jakby i właścicielem, i prezesem. Jezus, z którymi jesteśmy zjednoczeni. Jezusa nikt nie może odwołać.
Pewne słowa czasami odpowiadamy tak mechanicznie, nie? Jakby nie zagłębiamy się. No to znaczy, że dana mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Wszelka władza. Wszelka władza, tak? Człowiek zjednoczony z Jezusem jest ulokowany w tej hierarchii na równi z Jezusem. To bardzo ważne. I ważne jakby w życiu jakby każdego człowieka, który dorasta, że człowiek narodzony z Bożego Ducha ma papiery, duchowe papiery, że tu na ziemi działa w imieniu właściciela i prezesa tej ziemi. Wielokrotnie o tym mówimy, tak? Bez względu na odczucia, bez względu z czego człowiek wychodzi, ale w rzeczywistości duchowej ma papiery. Papiery. Jest odpowiednio umocowany, zajmuje odpowiednią pozycję. I dlatego między innymi jest powiedziane, Ewangelia Mateusza 18:18, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. Cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie i rozwiązane w niebie. Tak? Czyli mandat władzy zostaje przekazany tu na ziemi Kościołowi. I to jest bardzo ważna rzecz. Każdy nowonarodzony człowiek, no, zakładam, który jest w zdrowej nauce, zaczyna jakby przyjmować informacje na ten temat, zaczyna w ogóle się tym oglądać. To, co jest ważne, to, że władza, ona nie jest tylko dla uświęconych. Władza jest dla ludzi narodzonych z Bożego Ducha. Jeśli człowiek był bardzo mocno poniżony, całe życie przez wszystkich spychany. Przychodzi często taka postawa, że ludziom, no i co pędraki? Mam władzę teraz. Mam teraz pełną władzę. Coś wam powiem, bo ja jako młody chłopak byłem bardzo odrzucony, poniżony. Byłem gruby, nie byłem zaakceptowany. W większości czas spędzałem sam ze sobą i miałem bardzo rozbudowany świat marzeń. Nurkowałem w swoich marzeniach. Moja wyobraźnia pracowała zawsze bardzo dobrze. Natomiast z relacjami ja ich nie miałem praktycznie. Wiecie, to były zupełnie inne czasy. Tam nie było hejtu takiego, wiecie, jakiegoś facebookowego. Po prostu, ktoś kogoś nie akceptował, to był strzał, tak, kopt, wszystko. Tego rodzaju, tak, spadaj. I bardziej dosadne słowa. Miałem swoje, no nie, to swoje życie. Pamiętam, gdzieś w piątej klasie, jako szkoła, organizowaliśmy przez 2-3 miesiące nawet, bo to było takie duże wydarzenie, jasełka. Jeździliśmy i wystawiliśmy też w naszym radomszczańskim domu kultury, z tego co pamiętam, też nie tylko. No i to było takie w ogóle wydarzenie. I teraz ja tam grałem Heroda. Grałem go wiele razy. I pamiętam, że jedna fraza, ona mi tak bardzo utkwiła. Tak się z nią dobrze czułem. Przez pryzmat tego mojego poniżenia, akceptacji. Każdy występ, ja się udzielałem w ogóle bardzo mocno recytatorsko, ale on mnie w ogóle tylko kosztował, dużej tremy. Ale kiedy stałem na tej scenie, siedziałem na tym tronie, miałem to swoje berło i te swoje szaty i mówiłem, ja król tak chcę i każę, to się czułem dobrze. Zaczynałem się z tym czuć jakby coraz lepiej. W końcu mogę stać na scenie. W końcu mam jakąś władzę. Już mnie nie kopną, już mnie nie popchną, już mi nie powiedzą spadaj, tak? Teraz ja, król, tak chcę i każę. Pokazuję wam pewien przykład, bo chcę was przeprowadzić przez pewien tok myślowy. Także władza została przekazana każdemu. Każdemu. Każdy tą władzę ma. Ale druga rzecz, też jakby ściśle związana z analizą władzy, to jest też kwestia mocy, tak? Dowiadujemy się o mocy. Ewangelia Marka 16:17-18 czytamy. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, tak? Czyli wystarczy uwierzyć. W imieniu moim demony wyganiać będą,
nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Tak ci, którzy co uwierzyli. Dalej, Ewangelia Mateusza 10:8. Chorych uzdrawiajcie, umarłych strzeżajcie, trędowajtych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo dzieliście, darmo dawajcie. To wszystko prawda. To wszystko prawda. Ewangelia Mateusza 10:1. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. To są słowa, generalnie jak człowiek rośnie, one są bardzo budujące. Bardzo są budujące, tak? Człowiek jakby wychodzi, każdy z nas z czegoś wychodził. Każdy. Z różnych sytuacji, z różnych poniżeń, z różnych defektów umysłowych, ale każdy z nas z czegoś wychodził, z różnych niemocy, których doświadczaliśmy wcześniej. Dalej Ewangelia Łukasza 10:19. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. I wreszcie Dzieje Apostolskie 1:8. Ale weźmiecie potęgę, siłę, moc, zdolności, możliwości Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami. Tak? W Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i tak dalej, aż na końce świata. I dalej potwierdzenie jakby tego słowa, Dzieje Apostolskie 4:33. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nim. Z wielką mocą składali świadectwo. Ale żeby nie było, że chodziło tylko o apostołów, jak to niektórzy twierdzą, przykład chociażby Szczepana, Dzieje Apostolskie 6:8. A Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wśród ludzi. Co daje moc generalnie, tak? Moc daje też realną możliwość sprawowania władzy. Tak? Czyli jest władza i jest moc. Człowiek narodzony z Bożego Ducha nie tylko został postawiony na takim stanowisku tej hierarchii z możliwością jakby wydawania rozkazów, ale także został zaopatrzony w możliwości egzekwowania tej władzy. Zgodzicie się ze mną do tej pory? Tak? Władza i moc. I teraz człowiek, który sobie rośnie, wzrasta, przyjmuje jakby kolejne informacje. Przyjmuje informacje też, że zostały dane dary duchowe, że posiada potencjał, o którym tydzień temu mówił Artur. Wiele rzeczy posiada. Władza i moc. Mało tego. Jeszcze, miał jakiekolwiek wątpliwości co do swojej pozycji, co do swoich możliwości, co do swojej władzy, to dowiaduje się z Hebrajczyków 1:14, że aniołowie, tak, są służebnymi duchami posłanymi do pełnienia służby woli tych, którzy dostępują zbawienia. Ma władzę, ma moc, ma potencjał, ma dary Ducha Świętego i jeszcze armię z nieba, która tylko czeka na jedno hasło, na jedną komendę. Wszystkie te rzeczy, no one są dostępne przez wiarę, one się jak aktywują się przez wiarę. Tak? Człowiek tutaj nic nie może dołożyć, wystarczy, że uwierzy. I teraz te rzeczy, które wymieniłem, tak, nie będę się dłużej na nich mocno koncentrował, bo powoli chcę iść dalej. Te rzeczy, czyli władza, moc, podległość aniołów, one nie zostały przekazane tylko tym, którzy uświęcają swoją duszę. Nie tylko tym. Tym, którzy uwierzyli, tym, którzy narodzili się na nowo. Ale co chcę powiedzieć? Do czego powoli mi przechodzę? To miejsce, kiedy człowiek dowiaduje się, że ma władzę, ma moc, ma tyle rzeczy, powoduje, że zaczyna się czuć bardzo bezpiecznie. I to bardzo dobrze. I w wielu sytuacjach to jest tak naprawdę dopiero punkt zero. Wcześniej zawsze była jakaś
albo jakiś brak, albo jakiś lęk. Była jakaś niepewność. Teraz to miejsce, gdzie człowiek się już czuje bezpiecznie. Aha, przerobiłem fundamenty, wiem, kim jestem, to teraz okazuje się w ogóle w tym punkcie zero, o co komu chodzi, na czym komu zależy, co dla kogo ma wartość. To jest to miejsce, kiedy człowiek może po raz pierwszy myśleć, mogę wszystko, mogę wszystko. Mam insygnia władzy, wszelkie atrybuty. Mogę. Już się nie boję. Już nie muszę się religijnie czymś zasłaniać, że chodzi o to, czy o to generalnie, bo tak naprawdę przykrywam jakiś lęk. Mogę wszystko. I teraz pojawia się to kluczowe pytanie. Jak chcesz zarządzić tym teraz? Już wiesz, co masz. Jesteś bardzo ubogacony. Jak chcesz tym wszystkim teraz zarządzić? O co ci w życiu tak naprawdę chodzi? O co? Bo jeśli człowiek nie zrobi ze sobą w ogóle porządku, tak? Jeśli stymuluje go jakiś lęk, jakiś mocarz, to może też być w ogóle, wiecie, ślepym władcą. Ślepym władcą. I teraz nie, to, co powiedziałem wcześniej. Nie wszyscy, którzy uwierzyli, mają czyste intencje. Dalej. Nie wszyscy ci ludzie, oni budują na tym wszystkim Królestwo Boże. Nie. To nie jest tak, że każdy, kto sobie uświadomił, co ma, to buduje na tym Królestwo Boże. Niektórzy budują swoje królestwo, korzystając z tych wszystkich atrybutów, które uczyniły ich bezpiecznymi, którzy dostali. Dostali. Przyjęli to prostym aktem wiary, tak? Te dary, które dostali. I teraz, wiecie, są takie słowa, których jakby, szczególnie w tym kraju, nie mówi się celowo, tak nie akcentuje się, bo religia je bardzo mocno powykręcała i teraz jakikolwiek przejaw władzy czy mocy, to oczywiście od razu pierwsza rzecz, jak zamieścisz jakieś świadectwo, to religia do ciebie tym strzela. Ale to nie znaczy, że pewnych słów nie ma. I one też mają zastosowanie, chociażby Ewangelia Mateusza 7:22-23. W owym dniu wielu mi powie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, czy nie wypędzaliśmy demonów w Twoim imieniu, nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy mi powiem, nigdy Was nie poznałem, odstąpcie ode mnie, Wy, którzy czynicie niesprawiedliwość. O kim to jest? Można korzystać z pewnych atrybutów. Można. Po nowym narodzeniu. Można. I nie budować Królestwa Bożego. Można budować swoje królestwo. Cały czas. Ja tylko krótko, bo nie chcę długo też dzisiaj o tym mówić, ale przecież to ważne, żeby co jakiś czas sobie przypominać pewne fundamentalne rzeczy i generalnie zadawać sobie takich wiele pytań. Nie? Każdy człowiek narodzony z Bożego Ducha stanie przed Tribunałem Chrystusowym, tak? Pierwszy Koryntian 3:12-15. Warto czasami przypominać te proste słowa, które dotyczą nas. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie dzieło każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie postoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Tak? Nie będziemy mocno się na tym rozwodzić. Wiemy, że to nie jest sąd ku życiu i ku śmierci. To jest sąd ku nagrodą. Ku nagrodą. Czyli tak naprawdę to nasze życie po nowym narodzeniu może wyprodukować siano, słomę, ale może też wyprodukować złoto, srebro i drugie kamienie. Więc to nie jest tak, że każdy człowiek, który ma władzę, moc, buduje Królestwo Boże. To, wiecie, to, te kryteria tego sądu, one też są inne. Ja też hasłowo je tylko wymienię, tak? Tego przed Trybunałem Chrystusowym. No przede wszystkim
to, co od zawsze jest jakby też no, podkreślane, czyli ta święta, miłosna intencja. Dlaczego my cokolwiek robimy? Dlaczego? Ale tak, tak głębiej, bo będę chciał trochę dalej w to pójść się. Dlaczego my to robimy? Dalej, kolejne to posłuszeństwo prawdzie. Na każdym poziomie, czyli myśli, tak w ogóle poglądów, czynów. I teraz posłuszeństwo prawdzie no, będzie prowadziło też do tego, że człowiek realnie jest wykonawcą słowa. Wykonawcą. Bo nie da się być posłusznym prawdzie i nie być wykonawcą słowa. Dalej, w tym zawiera się też zgoda z Bogiem w zakresie indywidualnego powołania. Że zgadzam się z tym, tak? Odbieram to. Zgoda z sumieniem w tym się zawiera. Rada wewnętrznego człowieka. W tym się zawiera też życie z wiary. W tym się zawierają też uczynki, dalej, uczynki sprawiedliwości, czyli ilość uwolnionej mocy, czyli ponadnaturalnego właśnie w szerzeniu Królestwa Bożego. Tak? To wszystko a propos tego sądu przed Trybunałem Chrystusowym. I to jest to miejsce, kiedy człowiek osiąga ten punkt zero, ten poziom zero, już się nie boi, już wie, że ma, już jest okej. Okay. To najlepszy okres generalnie w życiu, który był cały historyczny od urodzenia. Po co to wszystko? Po co ta władza, moc? Po co ci aniołowie? Po co generalnie? I teraz tak, bo to też czasami to z nauką apostolską jest tak, że ona jest generalnie spójna. Tak? To, co się kładzie w jednym nauczaniu nacisk na jedną rzecz, to nie powoduje, że to wyklucza inną rzecz, tylko to się uzupełnia. To, co powiedział Artur na początku, człowiek musi zadbać o siebie. Musi być w ogóle zaopatrzony, żeby mógł iść dalej, ale to też nie jest jakby koniec zjawiska. Łączę to w ogóle z tym naszym wejściem w tą kolejną przestrzeń, jeśli chodzi o wpływ. Wiecie, wiele osób, i to jest bardzo dobrze w ogóle, na początku przychodzimy też do Jezusa z poczucia braków, różnych braków. I jakby ludzie modlą się, zaopatrują, tak, stawiają swoje życie na coraz wyższym pułapie. Ale to nie jest koniec zagadnienia. Bo jest trochę tak, że dorośli ludzie, wierzący też, śmieją się, że o tam, kiedyś ktoś tam wierzył w świętego Mikołaja, ale Jezus staje się prawdziwym świętym Mikołajem, ale tylko, bo tak jak mówię, żeby nie wylać też tej dziecka z kąpielą. Ja nie mówię, że my nie mamy zasilać też swojego życia, ale nie przeskoczymy pewnego pułapu też, jeśli to będzie tylko święty Mikołaj. Kiedy tylko będzie przesuwała się granica. Boże, modlę się o trzypokojowe mieszkanie. Boże, modlę się o nowy taki samochód. Kiedy to dostaję, okej, okay, Boże, modlę się teraz o dwupiętrowy dom z ogródkiem. Teraz modlę się o sportową furę. Boże, teraz to chcę już to czy to. I tak całe życie można spędzić. Mając władzę, mając moc, mając aniołów i czując się bezpiecznie. Można. Można tak, tak funkcjonować. I teraz, wiecie, jedną rzecz chcę wam powiedzieć, bo to są takie subtelne rzeczy, które umykają. Czasami rozmawiam z ludźmi, gdzie mówi, wiesz co, ja to tak opieram teraz w modlitwie i tak już generalnie wszystkich kontrakty, czy coś tam, na 2 lata do przodu. Muszę tu... Mówię, okej. Okay. Też tak kiedyś robiłem i to nie chodzi o to, że tak się nie można modlić. Ale zajrzyj w to głębiej. Czy to po prostu nie jest tak, że ty się cholernie boisz? Bo ja przeczytałem w Biblii i się zgodziłem z tym, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jak otoczysz się teraz wszystkim, co jest widzialne w twoim życiu, tak? Czy ty nie chcesz uciec przed życiem z wiary? Czy ty się zgodziłeś na poziomie serca, że ty będziesz żył z wiary?
Ja nie mówię tutaj o tym, bo znowu, żeby diabeł nie przychodził i nie próbował to wypatrzeć. Że mamy być w ciągłym niedostatku. Nie o tym mówię. Tylko czy w ogóle mamy radość też w tym, czy zgodziliśmy się z tym. Bo jak kiedyś stanąłem przed Jezusem, mówię, ja to rozumiem. Ja już, ja będę żył z wiary. Będę żył, oczywiście, będę żył z wiary, z wiarę. Pewnych rzeczy, które ja będę budował z nimi dalej, z tego co jest. Więc ja nie twierdzę, że taka modlitwa jest zła. Jest pytanie, co jest jej źródłem. Bo może być jej źródłem lęk przed życiem z wiary. Muszę się tu i teraz nachapać, zabezpieczyć. Jezusa mam. Ale Jezus mówił, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I teraz idąc dalej, a propos tej władzy i mocy. Jeśli w swoich oczach ciągle będę mały, taki będę mały, to użyję tego do swoich partykularnych interesów. To jest oczywiste. Będę patrzył tylko i wyłącznie w siebie. Bo nie będę chciał być dłużej mały. Czy mogę? Ja chcę to podkreślić cały czas, co ja mówię. Mogę. Ja wszystko mogę. To nie jest, że tego nie wolno, bo my wiemy, że w ogóle wszystko wolno. Mogę. Mogę przeżyć w ogóle tak, że wszystkie atrybuty władzy i mocy wykorzystam generalnie pod siebie. Mogę. To jest mój wybór. Czy wyjdzie z tego siano i słoma, czy drogie kamienie? To się okaże. Ale mogę, wolno. Jeśli czuję się biedny, jeśli ja postrzegam siebie jako biedaka, to przede wszystkim będę chciał się dorobić. Wszystkim, co robię i co opakuję generalnie z Jezusem, jakbym tego nie zrobił, to będzie, tak jak powiedziałem, my mamy mieć zasobność, ale to nie może być główny powód. Biedak musi zasypać brak. Mały chce urosnąć. Cały czas o tym myśli, tak? Jeśli ktoś się czuje gorszy i się czuje niespełniony, przede wszystkim będzie chciał zbudować swoją karierę. Tak? Będzie chciał się poczuć lepiej. I widzimy tego pełno w Kościele. Tak jak ja będąc tym Herodem. Dobrze się tam czułem. Dobrze się w tym czułem. Bardzo dobrze. Możemy użyć władzy, mocy, darów, aniołów. Możemy używać, możemy jak chcemy, tak? Pamiętajmy, dary i powołania są nieodwołalne. Darów i powołań nikt nikomu nie zabierze. Znaczy, Bóg nikomu z nas nie zabierze. Ale wrócę do tych fundamentalnych pytań, bo one są, uważam, że co jakiś czas trzeba z nimi wracać. Czego chcesz? Tak naprawdę. Nie z poczucia braku. Z poczucia braku już poznałem bardzo dużo ludzi, którzy wiesz, tutaj Jezusa, generalnie służby. Tak naprawdę był jakiś brak. Chcieli go zasypać. Z miejscu wyzerowania, kiedy się czujesz bezpiecznie. Kiedy nie odczuwasz lęków, jest ci generalnie dobrze, możesz wszystko, możesz zdecydować w lewo, w prawo, i tu se poradzę, i tam se poradzę, i tu zrobię, i tam zrobię, wszędzie. Jestem bezpieczny w ogóle. Czego chcesz? Jak chcesz żyć? Co jesteś w stanie poświęcić? Z czego realnie jesteś w stanie zrezygnować? To wam powiem jeszcze. Tylko kiedy w ogóle intencja jest prawidłowa, tylko wtedy też człowiek jest w stanie prawidłowo odczytać swoje powołanie. Tylko kiedy intencja jest czysta, bo jeśli intencja jest krzywa, to będzie zawsze skutkowało tym, że nawet jeśli ktoś się kierunkowo odczyta dobrze, to będzie jakaś skaza. Będzie jakiś błąd, który spowoduje wypaczenie. Bo albo jest kwestia jakiegoś braku, który będzie tutaj wiodący. Tak? Ten brak, muszę go tutaj ogarnąć. To nie jest pełny przebieg. I dochodzimy powoli do tego, o czym chcę mówić też, tak? Czyli do momentu świadomej decyzji. Świadomy, z miejsca bezpieczeństwa, o poświęceniu siebie.
i podporządkowaniu swojego życia pod tą decyzję. Kiedy nic nie musisz, nic. I jesteś bardzo bezpieczny czy bezpieczny. Z tego miejsca świadome decydowanie, tak, o poświęceniu siebie, to też wiele słów, które padają na ten temat. Oddanie czy zaparcie się siebie. To świadome poświęcenie siebie, złożenie swojego życia w ofierze. To jest takie przesunięcie wajchy na życie dla innych i szukanie korzyści innych ludzi. Ja nie mówię wam dzisiaj z pozycji człowieka, który to całkowicie pochwycił. Ja mówię wam dzisiaj z perspektywy człowieka, który bardzo tego chce. I co jakiś czas robię rachunek zysków i strat. I to jest tytuł tak naprawdę tego, co chcę wam dzisiaj powiedzieć. Rachunek zysków i strat. Kiedy już jestem bezpieczny, nie boję się, mogę bardzo dużo. Wiecie, bo łatwo w tym popłynąć. My musimy cały czas trzymać pewien pion. Z jednej strony ja służę jak mogę dzisiaj, jeśli chodzi o zaangażowanie czasowe. Z drugiej strony większość czasu spędzam gdzie? W świecie spędzam. Pracuję, realizuję jakieś kontrakty i jest tak, że jestem zaradnym człowiekiem, naprawdę jestem bardzo, bardzo zaradnym człowiekiem. Wielokrotnie dochodzę do takiego miejsca, i tu mam coś pokazać. Dochodzę do takiego miejsca, gdzie otwierają się przede mną duże możliwości. Finansowe, osobiste. Mogę wejść w ten nurt. Odwołam się do mojego ostatniego nauczania. Mówiłem do was na temat tego, że na temat wpływu od wewnątrz. Część z was prawidłowo odebrała to, co chciałem powiedzieć. Część z was podeszła do tego w ten sposób. No, dobrze. Już tak nie cisną o tą ewangelizację. Można się trochę schować. Powiem, że wpływam od wewnątrz. Schowam się trochę. Dobrze, nie cisną. Jest tam gdzieś ten lęk. Ja nie o tym mówiłem. Daję wam swój przykład. Otwierają się przede mną nurty. Mogę na tym dużo zarobić? Mogę dużo zrobić. I teraz też się odwołam do księdza Paczosa, którego przywołałeś ostatnio. Pamiętam, mieliśmy spotkanie na Kasprzaka, młody, świeży kościół. I on tak mówi, no i tak, wiecie, ale no mam to coś, wiem wszystko. Mam w sali, mówię panu, namaszczenie! Nazywacie to namaszczenie, to namaszczenie. Ja mam to coś. I teraz żyję z Bogiem. Pomimo, że jestem 80% czasu dnia w środowisku tego świata, w innych klimatach, ja nie przestaję myśleć, czego ja w życiu chcę. I teraz otwierają się pewne furtki. I diabeł mówi, skocz tam. Skocz tam. Mało tak diabeł mówi. Dusza. Skocz tam. Zarobisz, wykreujesz się. Mało tego, że będziesz wpływać od wewnątrz. Ale mam to coś. Mam to coś, które mi w danej chwili mówi, nie, to nie ten przypadek. Teraz uderzę pod prąd. To jest właśnie to miejsce i ten czas. Świadomie decyduję, że rezygnuję z tych rzeczy do tego, aby wpływać. Świadomie. Świadomie. To jest w ogóle, to jest ważne. Czasami w zależności od tego, bo to trzeba prawdę powiedzieć. Ja duszę trzymam krótko, ale
Jeśli jesteś tak, że gdzieś tam przejawiasz się w tych środowiskach takich światowych, w różnej postaci, dusza tam się czuje bezpiecznie czasami. Dusza próbuje człowieka tam wpychać. Ona próbuje takie wysyłać sygnały. Teraz, kiedy ty stajesz i robisz coś totalnie kontra temu, bo masz to coś, a nie jesteśmy metodystami, nie zrobimy podręcznika, w której sytuacji co, bo właśnie mamy to coś, mamy to namaszczenie i wiemy, tak? Wiemy wszystko. I dusza krzyczy czasami. Jest spanikowana przez chwilę, bo ja trzeba tam do parteru od razu sprowadzić. Ale to jest ważne, żeby robić ten rachunek zysków i strat, tak? Że bez najmniejszego żalu, rozczarowania jakiegoś w ogóle, wiecie, to by się z pewnymi rzeczami rozstawiać. Ja ustanowiłem sobie wewnętrzne granice, żeby też nie zagłuszać sumienia i nie pójść na kompromis w zakresie tego, jak w ogóle chcę żyć. Ja często mówię do was o tym. Często jak mówię tymi fundamentalnymi pytaniami, bo wiem, jak to jest ważne. Jak można popłynąć z nurtem. Można wziąć każde kazanie, tak? Tak jak powiedziałem przed chwilą. Tu głosimy, tu nie, tu wpływamy od wewnątrz, za czymś się schowam, czymś się zasłonię. Ale weź tak pogrzeb w tym w ogóle. Jak ty masz? O co ci tak naprawdę chodzi? Szczególnie, kiedy stajemy przed nowym progiem. Jeśli chodzi o wpływ, myślę, że to jest ważne, żeby sobie takie procesy przeprowadzić. Teraz poświęcenie siebie oznacza w ogóle ukierunkowanie też na innych ludzi. Mam przykład. Myślę, że taki z życia wzięty bardzo. Będzie on dotyczył seksu. Wiecie, dlaczego nie mówi się o seksie w ogóle w kościołach? Bo jest bardzo dużo ciemności na tych obszarach. Od razu jest takie poruszenie. Bo jest ciemność. Bo ludzie mają swoje jazdy seksualne. Demony seksualne im dojeżdżają. Mają chore myśli w tym temacie. I pod płaszczykiem ładnego krawata, niedzielnego kazania, na tym rzeczy się nie rusza. A to jest tak ważna sfera w życiu. Wrócę do siebie, znaczy do swojej historii. Opowiem wam o sobie. Jak już się dowiedzieliście, do 5-6 klasy podstawówki byłem bardzo poniżony, bardzo nieśmiały, ale w 6 klasie, mniej więcej, między 6 a 7, nastąpił we mnie pewien przełom. Wziąłem dosyć. Zdjąłem wszystkie tureckie skryterki. Pamiętacie, jak wyglądał turecki sweterek? On nie wyglądał. Mi było tylko ciepło, ale nie wyglądał. Przestałem udawać w ogóle, że się myję, jak mama do łazienki ganiała, żebym się umył, to puszczałem wodę z kranu, frem na palca, kretane w palcie. Człowiek, który generalnie no, nie akceptuje siebie, tak? Ma świat w ogóle wielkich marzeń, wielkich rzeczy, ale nie jest mu dobrze ze sobą. No i teraz następuje przełom. Ja powiedziałem, dosyć. Zaczynam grać w tenisa, w koszykówkę, jestem wszędzie, zabiegam u wszystkich. Jestem na dyskotekach, jestem na koncertach metalowych, na konkursach recytatorskich, jestem wszędzie. Bardzo mocno kibnę. Staję się w ogóle atrakcyjnym facetem. Następuje pewien zwrot. Teraz wcześniej nigdy nie było we mnie takiej przestrzeni, że mogę się dziewczynie podobać. Nie było. W ogóle w marzeniach, oczywiście ja tam widziałem się gdzieś daleko, ale to granica między tymi marzeniami, a tym, co mnie tam do tej 5-6 klasy spotykało, po prostu ogromna. Nie widziałem żadnego tutaj mostu, po mostu proszę przejść. No i teraz okazuje się, że zaczynam się dziewczyną podobać. I to tym, które no, były najatrakcyjniejsze. Dla mnie to był szok. To było coś. Ja zacząłem budować swoją wartość na tym. Dowartościowywać się, na początku byłem młodszy, poprzez samo spotkanie, jakieś, wiecie, chodzenie, dziwne takie rzeczy, za rękę, czy tak.
Ale z każdymi kolejnymi latami poprzez seks zawsze chodziło o mnie. Ja mogę ją wyrywać. Ja mogę się z nią przespać. Ja jestem w swoim mniemaniu, byłem coraz większy. Coraz większy. Wiecie, jak sobie analizowałem to zjawisko, faceci generalnie, tak, dzielą się na takie dwie grupy. Jeśli są poniżeni i ich przygody seksualne często wynikają tak, że albo są mega niestabilni i uciekają. Uciekają, bo z jednej strony budują swoje poczucie wartości, z drugiej strony nie chcą znowu od kogoś usłyszeć, że coś jest nie tak. Że nie sprostali jakiemuś zadaniu. I drudzy, którzy zakrzykują rzeczywistość i pytają, dobrze ci było? Ale to w ogóle nie chodzi o to, czy było dobrze tej drugiej osoby. Znowu chodzi o niego. Czy ja sprostałem zadaniu? Czy moja wartość jest jakby odpowiednia? Powiedz mi to, bo muszę się dowartościować. Oczywiście nikt wprost o tym nie mówi. Zależy od środowisk. Czasami tam faceci sobie coś tam pół żartami powiedzą. I teraz poznaję Julitę. No już tak, minęło trochę lat. Jesteśmy sobie 20 lat praktycznie ze sobą. I teraz na początku naszego małżeństwa, gdzie ja nie mówię tutaj o kwestiach jakichś, nie wiem, technicznych i takich rzeczy. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że generalnie i tak w seksie zawsze chodziło o mnie. Jakbym tego nie zaaranżował, jakbym nie stworzył całych warunków, no bo to człowiek nie jest głupi i wie, to i tak chodziło o mnie. O mój organizm. Jakiś czas po nawróceniu zacząłem przerabiać takie rzeczy, o których dzisiaj do was mówię. Przesunąłem wajchę. Może do końca nie będę w stanie tego intelektualnie wytłumaczyć, ale przesunąłem wajchę. Stwierdziłem, że... A jestem, wiecie, bo to nie chodzi o to teraz. Jestem zdrowym, normalnym facetem, który ma swoje potrzeby. Ale postanowiłem, że to ona jest ważniejsza. Zaczęło mnie to w ogóle inaczej nakręcać. Zacząłem w ogóle czerpać z tego radość, powstały pewne przestrzenie, nawet na poziomie myśli o tym, których nie było wcześniej. To było coś jakby zupełnie innego. To coś, co spowodowało, że finalnie ja niczego nie straciłem, mało tego. Ja zyskałem coś. To nie jest reżyserowanie czegokolwiek. Przestawiłem swoją głowę z siebie na nią. I jeśli mam mówić o orgazmie, to mogę powiedzieć, że mam do kwadratu. To bardzo ważne. To bardzo ważna sfera, bo to życie seksualne czasami odwzorowuje tak naprawdę też relacje, jakie są. To nie jest jakiś tam inny element, tam gasimy światło i budujemy. Tak, wiem, że nie wszyscy są w małżeństwach, ale ci, którzy jeszcze nie są w małżeństwach, to Wam to służy na przyszłość. To nie znaczy, że pewnych rzeczy w kościele nie będziemy mówić, bo to prawda jest. To jest proste. To jest proste. Niech to będzie, wiecie, proroczy obraz w ogóle spojrzenia na służbę. Seks małżeński. Wrócę do rachunku zysków i strat. Co tak naprawdę chcesz zyskać? I co tak naprawdę jesteś gotów stracić? Co chcesz zyskać? Tylko nie na takiej, wiecie, Królestwo Boże będę budował, tak, okej, okay,
wszystko można zakrzyczeć. Co realnie, naprawdę, głęboko. Co chcesz zyskać, co jesteś gotów stracić. To ja wiem. Nie można zostać niczym ojcem, nie poświęcając siebie. To jest niemożliwe. Na poziomie tylko technicznym. To są takie pytania, czy służba w Królestwie jest dla mnie, czy ja jestem dla innych? Powtórzę jeszcze raz. Nie mówię o tym z perspektywy braków człowieka, który gdzieś się buduje. Mówię już o tym z człowieka, który jest zbudowany, nie ma braków, jest na tym poziomie zero i świadomie decyduje, jak chce żyć. Zobaczcie, czasami, żeby wygłosić gdzieś Ewangelię, będziesz musiał zaryzykować wszystko, co dla ciebie było do tej pory w jakiś sposób cenne. Co gdzieś tam budowałeś, chowałeś skrzętnie i to jest... I każdy z nas staje w tym miejscu. I teraz masz tu coś. Masz to namaszczenie. Masz to coś od świętego i wiesz wszystko. I wiesz w danym momencie, czy to jest mądrość i masz wpływać dalej od wewnątrz ten moment, czy właśnie boisz się, żeby powiedzieć Ewangelię. Czy boisz się, że coś stracisz? I zadaj sobie wtedy to pytanie. Czy jest coś cenniejszego w moim życiu niż Ewangelia, która podniosła moje życie? Czy jest coś cenniejszego? Ja to sobie zrobiłem, bo ja się na tym też uczyłem. Bo były takie sytuacje, gdzie chciałem zakrzyczeć głos Ducha Świętego. Wiedziałem, że mam coś powiedzieć, ale zasypię to jakąś tam teorią, wersetem. Nie! I stanąłem i powiedziałem, nie, nie może być tak. Jeśli Ty inspirujesz mnie teraz, to nie może być niczego cenniejszego w moim życiu niż Ewangelia. Nie może być, bo będę hipokrytą, a nie tak chcę żyć. Czy mogę być hipokrytą? Mogę być hipokrytą. Mogę. I pójdę do nieba. Ale nie chcę. Nie chcę. W ogóle pytanie. Wiecie, czy jesteśmy w stanie porzucić wszystko dla ludzi, którzy mogą nas odrzucić? Bo to często jak mówimy tak, to czy jesteśmy w stanie zaryzykować? Tak jak zaryzykował Jezus. Odrzucili go wszyscy. Został sam, ale zaryzykował. Popatrzmy na praktykę, tak? Jeśli ewangelista koncentruje się w swoim sercu, na sobie, a nie na tym, którym głosi, buduje swoje królestwo. Może jego głos nigdy nie był istotny. Może nie był zauważany. Wyśmiewany w szkołach. Tak. I tak naprawdę wokół całej infrastruktury związanej z Ewangelią cały czas chodzi o niego. O niego, o mnie. Jak wypadnę, jak się przebiję, jak tutaj zrobię, jak coś ukręcę. Ale Ewangelię głosimy do ludzi, zagubionych ludzi. Módlmy się do ludzi. Rozmyślajmy o nich. Jak będziemy na nich skoncentrowani, to będą przychodziły informacje ponadnaturalne. W jaki sposób dotrzeć i się przebić do nich. Nie zaprezentować siebie tylko. Oczywiście, że Ewangelię, tak jak mówię, to jest, patrzymy kompleksowo. Ewangelię dostarczam poprzez nas. Tak? Znają takiego Jezusa, jakiego znają nas. Ale mi chodzi teraz o coś innego. Mi chodzi jakby o wewnętrzne pobudki do pewnych działań. Duszpasterz, który chełpi się wiedzą i się wymądrza, że no ja mam coś do powiedzenia, że teraz z poczuciem się wyższości mogę wziąć kogoś i mu wytłumaczyć w ogóle, wiesz, wysłuchaj. Tak nie jest tak, generalnie nie posłuchaj, tak? To nie duszpasterz. To nie duszpasterz. Nie buduje królestwa Bożego. Nauczyciel, który utrzymuje ludzi w kościele, wyzwalając w nich lęk i niewiarę, nie jest nauczycielem Królestwa Bożego. Jest jakimś tam nauczycielem. Czegoś tam uczy.
On może być nawet powołany przez Boga na urząd nauczyciela. Ale uczy lęku i niewiary. Apostoł, który nie buduje wolnych kościołów i silnych jednostek generalnie, tak? Tylko jakiś system franczyzowy związany z nim, tak, w takim znaczeniu, nie jest apostołem. Buduje swoje królestwo. Wiecie, to są te hasła, które tak fajnie się mówi, ale trzeba też głęboko przeżyć. Chrześcijanin to sługa wszystkich. Co to Boże oznacza, że jestem sługą wszystkim? Pokaż mi to w moim życiu. Jestem, gdzie jestem. Robię, co robię. Pokaż mi to. Co to znaczy? U mnie się zaczęło, znaczy żonie służyć. Co to znaczy? Sługa wszystkich. Przede wszystkim każdy z nas musi być w ogóle wolny do tego, aby stać się sługą wszystkich. I teraz widzicie, bo ludzie do tego stopnia koncentrują się na swoich rzeczach, tak bardzo są skupieni wokół swojej osoby, że jakiekolwiek drobne niepowiedzenie, ludzie przestają mówić, czy Bóg jest. Zaczynają się zastanawiać, czy Bóg jest, może Boga nie ma w ogóle, tak? Tak bardzo są sfokusowani na tym. Stara natura była egocentryczna, tak? Zgodzicie się ze mną? Jak analizujecie gdzieś tam swoje życie, to też analizowaliście, wiecie, że była egocentryczna, tak? Ale dusza nieuświęcona, ona też jest, ma taki kierunek egocentryczny. Ona takie rzeczy pamięta. I ona takie rzeczy się czuła bezpiecznie. I teraz często przeplatają się takie rzeczy. Tu władza, tu moc i tak dalej, tak? Ale gdzieś tam ten kierunek, jeśli ta dusza wiecie prym. Modlitwy do Boga to wielokrotnie, tak? To tak naprawdę lista życzeń. Czy możemy tak żyć? Oczywiście, że możemy. Ale generalnie nie mówmy, że budujemy, szerzymy Królestwo Boże. Tak? Możemy gdzieś na własnym zakresie, możemy tutaj dla siebie jak najbardziej. Możemy. Ale jest coś więcej, jeśli stajemy jako Kościół i mówimy, że realnie chcemy dać pewną przestrzeń większego wpływu. Że realnie chcemy sięgnąć dalej. Nikt nam tego nie każe. Możemy usiąść i powiedzieć, że jest nam dobrze. Mam samochód, dom z ogródkiem, dobrą pracę, kasa się zgadza i będę przychodził co niedzielę, Panie Boże mój, i co środę, Panie Boże mój, obiecuję, że będę przychodził i będzie mi dobrze. Możemy? Możemy. Ale jak chcemy głębiej i dalej, to musimy na to słowo też być otwarci. Szerzenie Królestwa zawsze będzie związane z koncentracją na innym człowieku. Tak? Powtórzę jeszcze raz. To nie znaczy, że mamy o siebie nie dbać. Już to wyjaśniliśmy, więc nie chcę, żeby były jakiekolwiek wątpliwości. Ale jak zaczniemy myśleć o ludziach, którzy giną, łącznie z tymi, którzy nas prześladują, to nasze problemy w ogóle przestaną być takie duże, bo one często duże to są tylko dlatego, że nadaliśmy im pewną rangę. I to jest ta pewna umiejętność, żeby się skoncentrować też na innych. Wiecie, tu mamy przykład chociażby Hioba, tak? Kiedy zaczął modlić się o innych. Ale powiem wam też coś z mojego życia. Miałem 2-letni kontrakt, jeździłem do Gdyni. Tam była spółka akcyjna i była kancelaria, która była przy tej spółce. Ja byłem jako konsultant zatrudniony przez tą spółkę akcyjną, tam bezpośrednio z zarządem, jakby raportowałem postępy tego, co się dzieje. No ale tam od lat była taka szefowa tej kancelarii, która tam bardzo próbowała wieść prym. I jej się nie spodobała moja obecność, bo no, poczuła się zagrożona. Przez ileś lat sobie wychodziła pozycję tak, u właściciela i prezesa. No i, tak. I no, jak ona odkryła filmiki z ewangelizacjami, no to dostała w tym momencie podać tak naprawdę, no jak iść i Korgola zniszczyć, niego w ogóle wywalą, nie zrobią cokolwiek. Ja się cieszyłem i śmiałem jakby z tego czasu, że tak naprawdę Ewangelia tam się szerzyła na maksa. Bo praktycznie z tego co wiem, na wszystkich spotkaniach zarządowych ona pokazywała kolejnym osobom, które docierały. W ogóle filmiki z Ewangelią. Oni oglądali filmiki z Podkuniwerku, z centrum generalnie, tak? Ale słuchajcie, ale jak poszły te ruchy takie, że ona, że trzeba się go pozbyć, że jakiś oszołom w ogóle wania, to pierwsza rzecz, wyleciałem w ogóle przed ten budynek, w ogóle
w imieniu Jezusa, usuwam przeszkody, w ogóle, tu, tam, dalej, usuwam przeszkody. I tak ze 3 dni, tak wróciłem w ogóle do tego mojego pensjonatu, nie wiem, jak tam się spałem. I wiecie co, i tak modlę się. Modlę się, mogę też o tą sytuację, gdzie już... I staję przed oczami. Taka mała pulcia. Ulica taka w ogóle, blondynka taka, szczupła, mała, dziewczynka, co tam poczekała mi w ogóle. Jak sobie biega w ogóle takie skrzywdzone dziewczę. Pomodliłem się w ogóle. O ulicie się pomodliłem. Zacząłem w ogóle mówić o niej. Ulicia. Musimy rozróżniać te dwie rzeczy. Walczymy nie z krwią i z ciałem. Walczymy z demonami. Dla demonów jestem bezwzględny. Bezwzględny. Nie mam litości. Nie mam. I dopóki nie zaśkam do spodu, w ogóle nie odpuszczam. Tak? Ale w tym wszystkim, tak? Zobaczymy w ogóle inną osobę. Ulicie taką. Poniżoną, skrzywdzoną, dla której mogę być odpowiedzią w tej całej sytuacji. To ważne, bo to są takie operacje, które się gdzieś tam tworzą na sercu i postawie. Ja jestem fajderem, wiecie o tym. Ja nie mówię o tym teraz, że ma być takie pierdoły mają być z nas. O, w ogóle to słowo, które ja mówię, to nie ma nic wspólnego z humanizmem. To w ogóle nie o to chodzi. Nie o to chodzi, nie o to chodzi. Ale nie możemy być poblokowani też generalnie, że chodzi w służbie. Że służba jest związana generalnie z człowiekiem. Mamy do tych ludzi docierać. Poddanie się jest w ogóle związane z tym, że człowiek jest wolny do zrezygnowania ze swoich praw dla dobra innych. Wiecie, że większość sporów, jak tak patrzycie pomiędzy ludźmi, dotyczy walki o prawa. Walczymy o jakieś prawa. Coś mi się należy. To moje! Poddanie jest też związane z tym, że no, kochamy bezinteresownie, nie oczekujemy niczego w zamian. Jak mówię do Julity, powiedzmy, że ją kocham, to ja nie nastawiam ucha, czy ona mi odpowie, cześć, kocham, kochasz mnie? Jak mówię do Juliana w domu, tak, kocham się synek, to po prostu, no, kocham, bo ja nie mam oczekiwań. Jak mówię do Nel, która niekoniecznie lubi okazywać pewne emocje, to też nie oczekuję, że teraz cokolwiek tutaj zrobi. Nie, po prostu. Po prostu. Wiecie. Każdy w ogóle ma, zakładam, że w swoich domach macie, czy w małżeństwach macie swój język, macie swój... Czyli czasami też sobie tak rozmawiamy różnie. Na przykład Lita mnie pyta, kochasz mnie? Kocham cię. A skąd wiesz? Z Facebooka. Dobrze jest mieć w ogóle taki swój język. Filtr, w którym też się wszyscy czują bezpiecznie. Ale nie oczekujemy szacunku, rewanżu, czy jakichkolwiek pieniędzy, podziękowań. Tak jak Jezus oczekiwał jakiegokolwiek rewanżu, idąc na krzyż, to by nie doszedł na ten krzyż. To by nie doszedł na ten krzyż. I teraz zobaczcie, bo wrócę do tego, co mówiłem na początku, kiedy mówiłem o władzy i mocy. Bardziej koncentrowałem się na tym, że to mamy, ale zwróćcie uwagę, że tam jest zawsze druga część zdania dodawana też przez Jezusa. Czyńcie moimi uczniami. Tak? Macie to wszystko. Macie. Czyńcie moimi uczniami. Bądźcie moimi świadkami. Bądźcie. Macie. To nie jest warunek. Jak nie będziesz moim świadkiem, jak nie będziesz czynił uczniami, to tego nie dostaniesz. Nie, masz to. Masz. Ale dostajesz też pewne zalecenie, jakieś ukierunkowanie, jakiś cel, jak to osiągnąć. Tak? Jak? Żeby to życie nie było sianem i słomą, tak? I realnie, jak realnie szerzyć to królestwo. Ale mamy wybór. Mamy wybór. Możemy go naśladować, ale możemy też korzystać z atrybutów, które nam dał i budować swoje królestwo. Także to, co powiedziałem, że to jest nieprawda, że Kościół, szeroko rozumiany Kościół, że szerzy tylko Królestwo Boże. Tylko jakaś część Kościoła w praktyce szerzy Królestwo Boże. Jakaś część. Bo to wszystko inaczej by wyglądało. Dam wam przykład. Zobaczcie. Tak, szerzymy Królestwo Boże. A jak często mamy do czynienia w różnych sferach, nie wiem, z
Wystarczy Facebooka odpalić. Sprawę wendety. Zemsty. Ludzie, którzy są dotknięci, oczekują zemsty. No. Wystarczy Facebooka odpalić. Pragnienie udowodnienia swoich racji. Pamiętam, jak część z was może nie wie, kiedyś w tym kościele była częścią tego kościoła, ja nie wiem, jak to powiedzieć, no, częścią, no, się jest częścią, to się nie wychodzi, ale w tym kościele była też moja mama, mój ojciec, moja siostra z mężem. Kiedyś oni stąd podeszli. Podeszli stąd. To i tam moja siostra prowadziła ze mną wiele różnych polemik. W tym momencie tam pisała ona. Ja nie zaczepiałem, to nie było potrzebne. Ale to mi wypisywała, drażniło mnie to, bo to jeszcze podnosiło mi jakieś emocje, jeszcze nie miałem tego całkowicie przerobionego. Ale na którymś momencie, powiem, że pojechaliśmy gdzieś za granicę, spędzaliśmy w ogóle czas i ona mnie okradała z tego czasu. Mówię, ale co się dzieje? A Duch Święty mówi, że w ogóle przestań w ogóle walczyć o swoją rację. Tam nie było grama cienia możliwości jeszcze cokolwiek wytłumaczyć. Koniec. Nie bój się w ogóle w tej części jakby, czy odpuścisz, to coś stracisz. Ja sobie uświadomiłem, że ja dużo czasu na początku głosiłem Ewangelię właśnie w taki sposób trochę. Przekonywałem ludzi do tej Ewangelii. Wypisywałem godzinami, dniami. Oni mi coś odpisywali. A takie świadectwa, a srakie tam, wszystko podważane, a ja kolejne argumenty, taki najarany, jak już ten werset wezmę, to już teraz ten na pewno zadziała. Ten nie zadziała, o ten już na pewno zadziała. Nic nie zadziałało, tak? 8 godzin w plecy i emocji dużo. Ale Jezus mówił, zaprzyj się sam siebie i naśladuj mnie. W ogóle wiecie, no zaprzyj się sam siebie, to nie jest zaparcie się ducha, tak? To jest zaparcie się duszy. Duszy, która tak naprawdę ma miejscami jakby inne koncepcje. Także nasze zdanie nie musi być ostatnie. I teraz to zaparcie się tej swojej duszy, tak, czy poddanie się innym, nie prowadzi do utraty tożsamości. Jak powiedziałem na przykładzie chociażby życia seksualnego, ja nie utraciłem tożsamości zdrowego w ogóle męża. I z kolei kochanie siebie, które też jest mega kluczowe i też zawsze o tym jakby mówimy, więc ja się nie chcę tu koncentrować, bo trzeba siebie kochać, trzeba, to jest ważne, tak? To jest konieczne w służbie, ale to nie stoi w sprzeczności z zaparciem się jakby siebie jako swojej duszy, tak? Bo to jest operacja na duszy, element zarządu ducha i życia wewnętrznym człowiekiem. Bo dusza jeszcze pewne rzeczy odbiera inaczej. Albo tak, jak była kiedyś nauczona, albo tak, jak trendy z tego świata na nią oddziaływują, nie? I teraz, jak już człowiek pokocha siebie, bo to jest mega ważne, nie? Żeby pokochać siebie, to musi teraz, żeby nie służyć innym, to musi uznać tych innych za nie mniej ważnych niż on sam. Jak już jest wyzurowany, jak już pokochał siebie, to nie może patrzeć na innych przedmiotowo. Musi uznać ich za ważne, musi o nich rozmyślać. Nieważne, co lubi względem tego człowieka, musi. Nie mniej ważne. Czyli kocham siebie, tak? I nie mniej ważny jest ten człowiek, który staje obok, wiecie. Tam jest mowa o tym bliźni, tak? Będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Bliźni to nie jest tylko narodzone z Bożego Ducha człowiek. To jest w ogóle szersze słowa, takie kiedyś badałem. Chodzi w ogóle o sąsiedztwo, bo to też mnie tak nie do końca pasowało, jak gdzieś tam kształtowałem tą swoją postawę. Ale warunkiem jest, żeby wejść też na ten poziom zero, tak? Bo jak człowiek z miejsca jakiegoś braku próbuje cokolwiek robić, to mu się nie udaje, to się potyka o tym, tak? Jezus uniżył sam siebie i był posłuszny aż do śmierci, tak? Czyli granicą poddania Jezusa nie była nawet śmierć. To ważne takie rzeczy, bo tak się można, czytamy o Jezusie generalnie, tak? Ale nawet śmierć nie była granicą poddania się Jego innym, tak? Odrzucony przez wszystkich, świadomy, skoncentrowany na swoim zadaniu. Dlaczego? Bo tak zdecydował. Tak zdecydował, że tak przeżyje swoje życie, uwierzył, rozpoznał, jestem Chrystusem, pójdę na krzyż, zbawię tych ludzi, oni mnie odrzucą w ogóle generalnie, tak? Nie ma znaczenia. Nawet śmierć w ogóle nie zatrzyma mnie w tym, tak? I teraz, wiecie, poświęcenie siebie dla innych jest miarą wielkości duchowej. Świat będzie mówił, że ilość założonych kościołów
ilość ludzi, do których głosisz Ewangelię, tak? Wiecie, to się śmieje z takich rzeczy. Jezus założył jeden kościół. Jeden kościół, tak? To nie o to chodzi. To jest bardzo ważne w ogóle, z jakiego pułapu. A zakładajmy 5 milionów kościołów. Zakładajmy. Ale nie zgubmy tego wszystkiego. Niech to się nie kręci wokół mnie. Ja, mi, moje, moje kościoły, moje, ja. Bo po słowie siadł nie zostanie. I kto stara się zachować życie swoje, straci je. Kto straci życie swoje, dla mnie znajdzie je. To nie jest, nie ma nic wspólnego, tak? Oznacza humanistycznego przytakiwania na jakąkolwiek głupotę czy prawdę. W ogóle nie o tym dzisiaj mówię. To mówię o wejściu w system realnych, miłosnych zależności. Realnych, miłosnych zależności. Jesteśmy w miejscu, gdzie mamy bardzo zdrową naukę. Czujemy się bezpiecznie. I naprawdę, tu nie chodzi tylko o to, żeby przez pryzmat modlitwy, uwielbienia, słowa wygłaszać hasła lecimy teraz w nowe. Albo proroctwa, które tak, no fajnie, w ogóle wiesz, ja jestem w tym kościele, co teraz będzie wchodził w nową przestrzeń wpływu, ja w tym kościele jestem. Jak indywidualnie się z tym nie zgodzimy, jak indywidualnie się tym nie zajmiemy, nie poprzyglądamy się temu, tak, to niech to nie będzie lokomotywa, która przejedzie nam obok. Bo będziemy za bardzo skoncentrowani na sobie. Świat się ścina. Zobaczcie. To jest ogromne parcie na samorealizację. Wszędobylski. Już w czasach Jezusa tak było, nie? Tylko, że ta święta, prawdziwa samorealizacja, ona jest związana z tym, że możemy być realnie wolni od samych siebie. Wolni. Zrobić sobie rachunek zysków i strat. Świadomy. Nie z miejsca brany. Jestem zaopatrzony. Jestem bezpieczny. Jest mi dobrze. Czuję się bardzo dobrze. I z tego miejsca świadomie określam, co chcę zyskać, czemu się poświęcę, ile jestem gotowy stracić. Ile? Ile jestem gotowy? Co jest cenne? Co jest cenne? Taka jest prawda, przyjaciele. Miarą wielkości służby człowieka jest to w ogóle, ile siebie dał. Zresztą to rozumieć coraz bardziej, tak jak powiedziałem. Nie pochwyciłem tego obszaru. Ja tutaj nie wychodzę do was z perspektywy ci profesora, który w ogóle przeżył całe swoje życie. Wychodzę z czystym sercem, z pragnieniami i z tym, co przekupuje się i przepijam, bo jestem człowiekiem, któremu bardzo zależy na wpływie. Postawiłem sobie, podjąłem pewne decyzje w życiu, tak? I będę w tym konsekwentny. I kopię w tych tematach. Kopię. Szukam. Szukam tego, bo chcę, aby i mój indywidualny wpływ i całego naszego kościoła, naszego zespołu był coraz większy, tak? Z tym was chcę zostawić, z tym przesłaniem a propos tego rachunku zysków i strat. Żebyśmy gdzieś tego nie zgubili, żebyśmy też tego nie zbudzili, żebyśmy byli świadomi. Tak naprawdę to jest moja prośba. Żebyśmy byli wszyscy świadomi, jak chcemy żyć i żebyśmy nie stali tylko w rozkroku. Zagłuszając pewne rzeczy hasłami, które tak naprawdę gdzieś tam obrazają się tylko w martwą religię. Tylko żebyśmy, jak już podejmiemy jakieś decyzje, to żebyśmy weszli to na maksa. Amen. Amen.